Dziękuję bardzo. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Muszę powiedzieć, że jak usłyszałam, że to budowanie agencji to wpisuje się w strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju i daje polskiej gospodarce siłę, i że następnym pokoleniom zostawimy kamień filozoficzny, to muszę powiedzieć, że właściwie nie wiadomo, co odpowiedzieć. Ustawa miała usystematyzować problem finansowania badań medycznych ze zwróceniem głównie uwagi na te badania niekomercyjne. I to jest jedyna rzecz, która w tej ustawie dotyczącej tworzenia agencji została uwzględniona. Mała rzecz, że jest konkretne finansowanie tych badań. Bo ten problem trzeba rozwiązać, on dzisiaj już jest napięty i rzeczywiście lekarze prowadząc te badania muszą mieć źródło finansowania i my to popieramy. Ale agencja, która ma być stworzona, będzie zarządzana przez prezesa na 12 miesięcy powołanego przez ministra. No, mówiliśmy, walczyliśmy, zróbcie, żeby jednak ten prezes był wybierany w konkursie. Żeby to jednak osoby wystartowały, złożyły dokumenty, komisja konkursowa przeanalizuje najlepszy prezes, który będzie odpowiadał. Odpowiedź jest taka, no będzie prezes konkursu, ale po 12 miesiącach, bo na razie to my prezesa mamy. Czyli konkurs po wyborach. Co jeszcze widzimy w tym projekcie ustawy? Co ten prezes teraz, czy PO raczej prezesa będzie mógł robić, a w ogóle agencja? Będzie inicjowała badania? Bardzo dobrze. Ale sama będzie realizowała. A w jaki sposób? A kto to wie, bo ani wyrazu na ten temat nie ma w tej ustawie. Jakimi środkami, jakimi narzędziami, jakimi instrumentami? Nie wiadomo. Zero informacji. Ha! Co jeszcze będzie mogła robić ta agencja? Będzie kupować spółki i spółeczki. I w Polsce, i za granicą. Bardzo dobry prezes, postawiony przez ministra, kupi spółkę, bo jak my coś wymyślimy innowacyjnego, ten kamień filozoficzny pani poseł Krynickiej, to na nim zarobimy, ale będziemy już mieć swoje spółki i spółeczki, będziemy je utrzymywać, finansować. O, jak znalazł, ale swoi prezesi malutcy w tych spółeczkach będą, bo je będziemy mieć. Świetnie. Będziemy też współpracować z pacjentami, ale jak organizacje pacjenckie zgłoszą swoich kandydatów, to my jak w ulęgałkach przebierzemy sobie, wybierzemy tego jednego, którego my będziemy chcieli, żeby był. No najlepiej jakby był taki, który wspiera filozofię Prawa i Sprawiedliwości i będzie wspierał tą strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju i znajdzie się w Radzie Fundacji. Radę Fundacji powołamy w ciągu 2 miesięcy. Nie wiadomo, co ona przez cały rok działania PO prezesa będzie robić, bo on już zrobi wszystko, ale będzie jeden przez nas wybrany. Jakie rzecz najważniejsza są źródła finansowania tejże agencji? Budżetowe? Okej. Ale najważniejsze źródło to jest odpisu z Narodowego Funduszu Zdrowia. Czyli skąd? Z pieniędzy, które powinny być przeznaczone na finansowanie leczenia pacjentów. Pacjenci się temu sprzeciwiają. To już wczoraj organizacja pacjencka Fundacja Onkologiczna Alivia mówiła na komisji. Popatrzcie, jest lek wprowadzony do programu lekowego, jest program lekowy, tylko pacjenci go nie dostają, bo Narodowy Fundusz Zdrowia mówi tak, leczcie tym lekiem, ale my pieniędzy wam na to nie damy, bo nie mamy. Praktycznie każdego dnia na Facebooku, na Twitterze, we wszystkich programach telewizyjnych, wszędzie mamy informacje, dajcie wsparcie na leczenie pacjentów, ponieważ fundusz nie ma. Ludzie muszą z kieszeni wyciągnąć i podarować. Trzeba użebrać na leczenie chorego dziecka z chorobą onkologiczną albo na leczenie tego pacjenta z programu lekowego, na który nie ma pieniędzy, z programu lekowego na leczenie raka niedrobnokomórkowego płuc. Wysoka Izbo, wielkie słowa
górnolotne kamienie filozoficzne. Kosztem czego? Kosztem leczenia pacjentów. Klub Platformy nie będzie popierał tej ustawy i zgłaszamy, pani marszałek, poprawki, które składam na pani ręce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo dziękuję. I zapraszam.